Cześć, witajcie, z tej strony Multi Bartek i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Don't Starve. W poprzednim odcinku, jak pewnie pamiętacie, byliśmy na krucjacie, czyli mniej więcej wyglądało to tak, że poszedłem, zrobiłem rozpierdziel, trzymając jeden klawisz i nie doniosłem praktycznie żadnych obrażeń, więc na pewno to jest dość zapamiętywalne. Bo w Don't Starve pójść i rozpieprzyć cały obóz pająków trzeciego tieru i rozwalić cały ten tu jest ten tak jakby zakończenie gry Maxwellowej. Tak, dobrze mówię? Ukończenie Don't Starve tak jakby wydaje się dość trudne. Zrobimy sobie w końcu lodóweczkę. Tylko gdzie ta lodóweczka może być? Chest to na pewno nie. Tu. Nie. Gdzie jest? Food. A to jest deep freezer. To też jest strasznie fajna rzecz, ale na razie nie będziemy jej używać. Mamy icebox potrzebny. O, idealnie mamy deseczki. O, co my tu możemy zrobić? A, jakiś kompleks machinery. Deep freezer to jest też bardzo fajna rzecz, ale na razie nie będę o nim mówił, bo zobaczycie, jak będę to wykonywał, bo mam nadzieję, że ten sezon właściwie, bo muszę podzielić wszystko na sezony, tak jakby za każdym razem, gdy w miniaturkach to też na pewno zobaczycie, jak będzie mi się chciało to zrobić, to na pewno tak zrobię, że każda śmierć to będzie tak jakby kończyć jeden sezon i rozpoczynać kolejny. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. To tak, lodówkę sobie walniemy tutaj. Tu mamy te wszystkie nasze... Nareszcie możemy to schować wszystko. Jezus, jak dobrze w sumie. Nareszcie jedzenie nam się nie będzie walało po podłodze. Aż się ucieszyłem. Nie będziemy musieli jeść ziemi. Nasza postać jest głodna. Zaraz się nakarmimy, dziecko. Gdzie jest Chester? Tu jest Chester. Nie, to nie Chester, tylko lodówka. O, musimy posadzić wszystko... zasadzić nasze. Hop. Dobra. Przydałoby się zrobić tego troszeczkę więcej, ale co jest potrzebne, tego sam nie wiem. Mamy całą lodówkę zapełnioną. Na pewno sobie coś upichcimy. Weźmiemy sobie trochę tego. Z Chester. To ja nie chcę do Chestera, tylko chcę do kieszenie wsadzić. No, i weźmy sobie Monster Meat. Tu. O, dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że coś dobrego. Hop. Chociaż właściwie nie wiem, czy Dragon Fruit jest odpowiednim dodatkiem do czegokolwiek. Ale to zobaczymy jeszcze w praniu. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy. A na pewno musimy też zrobić jeszcze kolejną siatkę. A, kuleczkiem jest. No i bardzo prawilnie. Prawilnie, Boże, czemu ja mówię prawilnie? Gdzie ja to słowo usłyszałem? Nieważne. Gdzieś już to słyszałem, ale i tak mi jakoś tak momentami niektóre mi wpadają po prostu w mózg i nie chcą opuścić tej małej takiej kuleczki, co tam między uszami to mam, nie? To tak głupie rzeczy się najłatwiej zapamiętuje, niestety. Dobra, mamy siateczkę na owady. Co możemy dzięki takiej siateczce zrobić? Na początek wyjąć kulki mięsne z garnka. To podstawa i je zjeść od razu. I dorwać jakiegoś motyla i go złapać po prostu. Tu jest tyle pszczół, wow. I tyle motylków. Wbrew pozorom jest całkiem fajnie. Hop. Wyłapiemy tyle, ile da nam ta siateczka. Pozwolę, czekajcie, czy ta siateczka może... Jest znakiem zapytania. Chester, dawaj mi lupę. To nie tu, więc w jakiej skrzynce będzie. Może nam się trafi self-repairing, to będzie zajebiste. Będziemy mieli właściwie nieskończoną siateczkę. Hop. Ej. Hop. Come on. Czekajcie. No, what? Self-repairing! Tak, dokładnie, tak jak mówiłem, zajebiście. Ale się cieszę, mamy nieskończoną siateczkę. Tylko musimy pamiętać, żeby zawsze zostawić tę siateczkę na 10%. Ona, nie wiem z jaką tam prędkością ona się... z jaką ona tam się prędkością odnawia, ale z tego co widzę... Całkiem nieźle. Całkiem... Wow. Dobra, tutaj damy.
tutaj nam pszczółki się rzucą na to. No, widzicie, wszystkie pszczółki. Spokojnie, będzie to dla was dla wszystkich pszczółek starczy kwiatków. Tutaj sobie zrobię taką polankę małą, bo czemu nie? Ale tak się cieszę, że... Jezus, dobrze. Mamy nieskończoną siateczkę. Właściwie to nie jest siateczka, tylko siatka na owady, albo łapka na owady? Nie, łapka to na muchy może być. Co najwyżej. A w sumie, wow, nie będę tego marnował, bo niby już mam trochę jedzenia, ale może nastać zima i nie będzie jedzenia. Bo z tego co pamiętam, nie pracuje niestety, ani farmy nie pracują w zimę, ani nic z tych rzeczy. Więc szkoda by było trochę przegrać. Bo chciałbym dość długo na ten sezonie zostać. Nie wiem, który to sezon. Muszę sobie kiedyś policzyć to. Te rybki tutaj... Czekajcie, zobaczymy sobie, co dostaniemy. Ile rybek? Dwie rybki. No zajebiście. Strasznie fajne to jest, tylko... No wow, nie ma tu minusów. A może co? Bardzo długo to trwa. Ale może to też być spowodowane tym, że kwiatków w ogóle tam nie ma. Pewnie dlatego. Tak będzie. Zobaczycie. Motylki trzeba łapać. Zobaczcie, już mamy stówę, nie? Więc to jest niezle. Trzeba też się tu trochę podzielić z tymi. Z tym naszym ulem, bo tutaj mamy ul. I te pszczółki właściwie takie biedne, nie mają kwiatka. Nie mają gdzie usiąść. Nie pracują. A, trochę palcy strzelają, sorki. Wow, to możemy sobie schować tutaj. To wow, tutaj świetnie zestakowane. Czy jersy nam się jeszcze na coś przydadzą? Na pewno się przydadzą jeszcze. Do czegoś się przydadzą. Ja wiem, że jersy to nie tylko lodówka. To jest... Pokładam nadzieję w tym duże. Nie, tutaj nie ma pyłu. Nie, Jezus, jakby mi to wywiało, to bym chyba... Nie wiem. Tu też? Gdzie jest pył cały? O, tu jest, dobra. Tu trzeba schować. Tam już nam wyrosło coś, widzę. Ej, znowu coś nam wyrosło. Oj, bardzo ładnie. Hop. Strasznie szybkie są. Ja mam wrażenie, że one tak cykl... Strasznie szybko kończą. Zaczynają i kończą. Co tu jest nam niepotrzebne? Beetles. To jest to. Nie... Ach, dobra. Schowamy to już tutaj. Mam wrażenie, że ja mówię już coraz ciszej, ale będę się tak jakby podgłaśniał co jakiś czas, bo wiecie, już trzeci odcinek z rzędu nagrywam i gardło mi siada powoli. Nie jestem aż tak jeszcze przyzwyczajony do takiego. Poza tym miałem długą przerwę, więc naprawdę moje gardło... Wiecie, przez 3 tygodnie sobie tak lajtowo siedzi, nic nie mówi. Znaczy, dobra, zabrzmiało jakbym był jakimś... Nie wagiem o kim. Siedziałbym cały dzień i nic nie mówił. Wiecie, tak sobie lajtowo gadam, a tu nagle 3 godziny nagrywania z rzędu. I gardło mi po prostu już nie wytrzymuje. Dobra, to trzeba wyrzucić. Coś trzeba przegryźć w sumie. Monster meat? Nie, monster meat to nie. To trzeba sobie racjami zapodawać. Na przykład jedno na potrawę. Hop. To sobie jedno damy i wziedziemy rybkę. Fiszu, dobra sprawa. Nie, nie! O Jezu, zjadłem to. Ja zapominam, żeby cały czas ten shift trzymać. Ja zapominam po prostu o tym i tyle. To wrzucimy sobie berries. Bo czemu nie? I kuk, zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy nie, w niedalekim czasie przydałoby się nam też złapać ptaka, żeby nam zrobił... Żeby nam jajka dawał i byśmy mogli się na nim pozbywać śmieci. Taka niszczarka do jedzenia, typu jak nam coś wyjdzie niefajnego. Ale na przykład kuleczki mięsne zawsze zjem. Z miłą chęcią. Muszę się napić. Okej, kontynuujemy łapanie kwiatków. Czekajcie, nie kwiatków, tylko motylków. Im więcej motylków złapiemy, tym lepiej dla nas, bo będziemy mieli... Dużo, dużo rzeczy. O, tutaj nam pszczółki zawsze... Wow, zobaczcie, jak się zniszczyło już ten Golden Armor. Nieźle. Trochę go zajechałem, że tak to nazwę. Co zresztą nie dziwię mi się, bo tyle rzeczy trzymałem na nim. Tak długo.
no wiecie, ta wieża i te wszystkie potworki potrafią dużo, sporo obrażeń zadać i pewnie te procenty nieźle leciały. Ja tam się nie przyglądałem akurat zbytnio. Dobrze, tutaj w końcu jakoś zacznie napędzać tą naszą gospodarkę na pewno. Żywieniową. Mamy pióra. Co moglibyśmy zrobić, co jest piórek ciekawego? Mamy też Copper i Iron Man. Iron Man mamy. Co możemy zrobić z tego żelaza? W sumie nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia, co można zrobić z żelaza ciekawego. Znaczy, tam są jakieś przepisy niby na latarkę, ale to na pewno będzie to zupełnie na co innego, bo latarka się przyda do jaskini, a do jaskini na razie nie chce mi się iść. Musiałbym mieć jeszcze raz takie co? Jeszcze raz taki sam sprzęcik, czyli jeszcze raz musiałbym sobie zrobić goldeny i katanę nową. I światło, zresztą w jaskini jest ciężko, jeżeli chodzi o to światło. Musiałem też latarnię sobie zrobić, jakieś świetliki połapać. Różne takie pierdoły. Wiecie, o co chodzi na pewno. Dobra, wiecie co? W sumie nie wiem, co teraz mogę zrobić. Zaraz się zobaczy. Już wiem, co będziemy dzisiaj robić. To zabrzmiało tak bardzo fajnie. Zrobimy sobie pickleballer. Czekajcie, gdzie to jest? O, dokładnie tutaj. To jest właściwie... Nie wiem, co to jest. Nie pamiętam dokładnie. Wiem, że to jest coś kolejnego do jedzenia. Ogórki się tam wsadza i robią się ogórki kiszone. To tyle zapamiętałem z tego, co czytałem. Ale potrzebujemy dużo drewna. Dużo, dużo. I też potrzebujemy dużo, dużo patyków. Bo chyba tak tylko da się zrobić mokrą papkę. Sam nie wiem, jak to się nazywa. Wheat cook. Tak, to się chyba nazywa jakaś taka mokra papka, coś w tym stylu. Ale głowy sobie nie dam uciąć. Wow, w sumie wiecie co? Strasznie fajnie mi się nagrywa. To już jest trzeci odcinek pod rząd, a zazwyczaj nagrywam gdzieś tak ze dwa odcinki i już jestem taki zmęczony. Może, nie wiem, no zmęczony, no po prostu taki wypompowany już jestem, wygadałem się. Ale to już jest trzeci odcinek i chyba powiem wam szczerze, że nie wiem, czy będę się chyba do czwartego przymierzał. W sumie muszę tego, no te dwa tygodnie trochę nagrać, bo dawno nie było odcinków. Hearthstone'a trzeba coś ponagrywać, Don't Starve'a. Swoją drogą, Hearthstone strasznie fajna gra. Jeżeli macie ochotę ze mną zagrać, to napiszcie mi na YouTubie. Napiszcie mi na YouTubie, jak w prywatnej wiadomości. Ja skontaktuję się z wami po prostu i możemy sobie zawsze tam zagrać parę rundek, nie? Zawsze możemy też powymieniać się jakimiś tam doświadczeniami. Wiem jedno, że Mac jest OP i nie lubię tego. Bo łowca ma... Znaczy Mac kontruje łowcę, można powiedzieć, że... Bo łowca skupia się na... Zresztą nie będę gadał o Hearthstone'ie w Don't Starve'ie. To będzie... Pewnie w którymś jak będę nagrywał Hearthstone'a, to wam powiem. Za to też się zresztą niedługo muszę zabrać. Byłam tylko... Dwa dni na nagrywanie, tak? No, dokładnie. Dwa dni. Okej, zbieramy sobie tutaj. Zaraz będzie noc. Już mamy kolejną rybkę. Wow. Jakbyśmy sobie zbudowali tego więcej, to w sumie myślę, że to by nam starczyło. I to by mogło nam naprawdę nieźle... Wow, nie mam miejsca. To się na pewno zmieści. Dlaczego to się... zjemy to. Walić to. Niech to zjemy. Nasionka chowamy. No i trzeba zasadzić oczywiście. Hop, 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 dobra. Coraz więcej rzeczy, coraz więcej jedzenia mamy. I to mnie cieszy, bo jak już byłem tak właściwie blisko upadku, to teraz się odbiłem i mam węgiel, a ja nie pamiętam, czym paliłem w ognisku. Jestem idiotą totalnym. No. Ciekawe, czy tych rybek będzie więcej. Szkoda, że nie ma jakiejś fajnej animacji, tylko jest taka rybka smutna i ona się nie rusza i jem miodek. Sorki, jeszcze zjełam, ale już zmęczony się robię. Zmęczony się robię? No tak. Dobra, nieważne. Deszczyk. Wiecie co, zauważyłem, że nie mam już praktycznie w ogóle złota.
I to mnie martwi trochę, bo nie mogę już zrobić katany nowej. I to jest smutne. Trzeba gdzieś poszukać trochę tych... tego złota. Gdzie ja mogę złoto znaleźć? Tu na pewno nie. Z grobów może coś wypadać, złota. Nie wiem, nie wiem. Jeszcze trzeba gdzieś pomyśleć, poszukać, może jakieś alternatywne rzeczy są. Wiem, że tutaj mam gdzieś modyfikację Equivalent Exchange, jeżeli ktoś grał w Minecrafta na modach, więc to na pewno kojarzy tę modyfikację. Ja bym sobie musiał gdzieś zobaczyć... gdzieś to było. W nauce na 100%, znaczy w magii. A nie, no tutaj jest zakładka. Tutaj jakieś mamy Alchemical Researchery. I coś tam, jakieś czarna materia. To jest na pewno to jest fajne, to jest nieskończona siekiera, więc... Dark Matter Pickaxe też dołożyli, więc wow, dobra. Ale wow, było bliskie spotkanie. No, Chester się zajarał. I co ja mogę taką pomysł? Nie mogę pomysł, ale sam się wyleczy. Dobra, wiecie co, ja już nie mam pomysłu na siebie. Kończymy ten odcinek, bo już nie wiem co gadać. Nie wiem co robić, wznudziłam się. Znowu przez kolejny miesiąc znowu nie będzie Dawnstarf. Trzymajcie się, cześć. Oczywiście żartowałem z tym, że nie będzie przez miesiąc. Przez dwa.